Dzień dobry widzowie z tej strony lisu i dzisiaj to co liski lubią najbardziej, czyli mój debiut w lidze okręgowej. Znaczy, wiecie, już kiedyś grałem w okręgówce, ale powiedzmy debiut po takiej przerwie. Wiem, że część z was tam pisze, że ja się nadaję na B-klasę, ale ja sobie trenuję, nie spinam się na ile forma pozwoli, na tyle parę minut uda się czasami dostać i ja to bardzo doceniam i się cieszę, całkiem to jest spoko. Dzisiaj mam dla Was zagrania z dwóch meczów, z jednego sparingu i z jednego meczu ligowego, które zagrałem z pierwszą drużyną. Dlatego mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Ja się bardzo cieszę, że takie momenty są i że dzięki tej zmianie, którą poczyniłem na początku sezonu w ogóle jest możliwość coś takiego Wam pokazać, a nie zakopany po kostki w jednym i tym samym miejscu. Dlatego zachęcam do stawienia łapki w górę, subskrypcji i komentarza. Bardzo będzie mi miło z tego powodu. Żeby była chronologia zachowana, zaczniemy sobie od sparingu z Cyklonem Rogożnik. Drużyna taka typowo okręgówkowa, więc... Lepszy sprawdzian niż te poprzednie, tutaj z klepkiem mi zgrał pomocnik. Ja od razu do naszego napadziora, który szedł niżej, od razu mu poszedłem na obieg, bo było tam kupę przestrzeni. Zagrana piła do dziesiątki, ten zagrywa do mnie do boku. Ja wchodzę w pojedynek, wchodzi mi ślizgiem. przeciwnie udało mi się utrzymać, dośrodkowałem, dopada tam napadzior, no i wybija to niestety w las. Co ciekawe, sędzia mi powiedział pod podpomeczu, że gdybym się przewrócił, to mógłby tam zagwizdać wapno, ale ja nie mam tego nawyku, że wiecie, lecę po kontakcie i rzeczywiście trochę miałem zakrwawioną kostkę, no bo trafił mnie stricte, no ale utrzymałem się na nogach, to utrzymałem, no trudno, no nie mam niestety tego zmysłu neymarowego, czy tam szczurkowego, no i po prostu grałem dalej. Dąc dalej, mieliśmy rzut rożny, do którego podszedłem krótko, dostałem podanie, od razu próba dośrodkowania, trochę przeciągnąłem to, ale dopada tam napastnik, który wybija to przed pole karne, utrzymaliśmy się przy tym, no ale nie było z tego tak dużego zagrożenia, jak mogło być. Eee, tutaj nasz bramkarz zagrywa krótko do wahadła, wyprzedzają nas przeciwnicy, eee, trzeba zjechać trochę po w obronie, udało mi się to odzyskać, zagrałem od razu do stopera i no i udało się utrzymać znaczy no bramkarz miał trochę inną koncepcję ale tak popatrzyłem sobie później materiał i żałuję, bo jak sobie spojrzycie na materiał, to miałem kupę przestrzeni za swoimi plecami, mogłem się z tą piłką zabrać i napędzić akcję a tak odruchowo od razu widziałem do gry opcję stopera, no to mu zagrałem klepkę no bo widziałem, że mnie przeciwnik presuje można było lepiej, ale myślę, że okej. Okay. Tym razem podeszliśmy wyżej, bo przeciwnicy zaczynali od bramki, wprowadzał to stoper, udało mi się go zablokować, no i była szansa przesunąć ten pressing, odebrać piłkę. Tu nasz napadzior tam odebrał, utrzymał się, wyblokował piłkę. Znowu piłka do wahadła, który do mnie zagrał teraz za mocno, ale w ślizgiem udało mi się to zagrać do pomocnika. No i utrzymaliśmy się trochę na walce, ale był spokój, żeby to przegrać w stronę i poszukać sobie znowu wolnych przestrzeni. Tutaj ja poszedłem na wolną przestrzeń, dostałem od stopera, powalczyłem trochę z obrońcą do końca. Prawie go wyprzedziłem, ale mądrze mnie wyblokował. No i złapał to bramkaż ostatecznie. Tutaj znowu piłka prostopadła do naszego wahadła. E, ten nawija tutaj obrońcę, tańczy z nim, dęsi, dęsi, Ronaldinho. Poszedł do środkowania, nasz napadzior skacze. E, też tam skakałem za nim, ale bardzo dobra wrzutka. No i mamy 1-0. Tutaj znowu podeszliśmy troszeczkę wyżej. E, przeciwnicy wycofują to do stoperów. E, ja zobaczyłem chęć zagrania, więc udało mi się to przeciąć. E, dobiegałem do piłki, ale pierwszy był stoper, uprzedził mnie. I znowu wszedł w dribbling, chciałem go tutaj mocniej przypresować, odebrał nasz pomocnik, no i sędzia tutaj zagwizdał faul, chociaż ten kontakt był turbo minimalny, tutaj znowu dostałem piłkę, chciałem się rozpędzić, ale od razu byłem presowany, piła trafia do naszego napadziora, poszedłem na obieg, ale przecięła to nasza dziesiątka, no i niestety zatrzymał ten mój bieg, ale udało nam się utrzymać i to najważniejsze, tutaj szanowaliśmy piłę. Szukaliśmy przestrzeni, których naprawdę było spoko, tutaj byłem presowany od razu, wybiłem to w ślizgiem, no ale przeciwnicy to przecieli i znowu próbowaliśmy od razu reagować, od razu odebrać, przeciwnicy to wybili. Więc te 20-30 minut, które zagrałem w pomocy były całkiem niezłe, aczkolwiek tak jak mówiłem, w każdym meczu, w każdym treningu, po każdym treningu trochę zyskuję pewności siebie, zaczynam kumać kto jak gra, kto jak lubi, czy do nogi, czy na wolną przestrzeń, więc... Cały czas do przodu, cały czas do przodu. Pamiętajcie, że z kodem LISÓW ERGOL.com macie 7% zniżki na zakupy. Jeżeli potrzebujecie jakiś sprzęcik, to oczywiście zachęcam i dziękuję za skorzystanie z kodu, a teraz przejdźmy do debiutu w meczu ligowym. Graliśmy pierwszą kolejkę na wyjeździe, tam nie zagrałem w tym meczu. Przegraliśmy 1-0 po bramce w 92 minucie. Mogliśmy tam ugrać punkty, no ale taka jest piłka, że, że nie zawsze e, wykorzysta się okazje, które, które się ma. E, drugi mecz graliśmy u siebie, i tutaj już dostałem szansę, dlatego zobaczcie, jak to wyglądało. Było naprawdę gorąco, i pierwsza połowa była dosyć wyrównana, nie było jakichś takich klarownych. Turbo klarownych okazji z naszej strony. Przeciwnicy się dobrze bronili, groźnie kontratakowali. Dopiero w drugiej połowie troszeczkę się sytuacja poluzowała. Tutaj mieliśmy rzut rożny, piłka zagrana krótko, wycofana, dośrodkowanie Lewą nogą nasz napastnik uprzedził tam i bramkarza, i obrońcę i mieliśmy jeden do zera. W 50 którejś minucie, więc dosyć szybko po rozpoczęciu drugiej połowy, tutaj mieliśmy chwilę później drugi rzut rożny, znowu rozegrane krótko. Przeciwnicy zaspali. Nasz pomocnik dośrodkował na długi supek, zgrana to piłka, dopada tam na padzior. Pomocnik od poprzeczki piłka wpada do bramki i mamy 2 do 0. Bardzo szybko zdobyliśmy takie prowadzenie, no i dało to troszeczkę spokoju w naszych zagraniach. Po tym momencie ja pojawiłem się na boisku i tutaj pierwszy mój kontakt z piłką, zagrana piła do boku, do naszego wahadła. Poszedłem mu na obieg, ale ten dośrodkował do drugiego pomocnika i ten dużo nie brakowało a wsadziłby trzecią tej przeciwnicy wybijają długą piłkę do pomocnika udaje im się to zgrać tej przeciwnik nie trafił sobie w ślizgiem, ja to przeciąłem udało mi się minąć jednego rywala chciałem zgrać sobie klepę, a nasz napadzior chciał dostać na wolną przestrzeń no i to jest właśnie to co mówię że jeszcze nie rozumiemy się tak bez słów i wiecie no ja chciałem grać ścianę a on chciał grać na wolną przestrzeń no i wyszło tak że że sraka wyszła po prostu a tutaj piłka z naszej lewej strony udaje nam się to odebrać no i rusza z kontratakiem, było kupę przestrzeni nasz pomocnik rozpędził się ja też poszedłem na długi słupek, bo było tam kupę przestrzeni, myślałem, że dostanę tam piłkę, ale ten wszedł w pojedynek 1 na 1 wybijają mu to obrońcy, na szczęście utrzymaliśmy się przy piłce zgrana tam jeszcze piła prostopadła do naszego wahadła, który miał 1 na 1 ale zdecydował się poszanować piłkę, wycofał to do naszej pomocy tam nasza ósemka miał piłkę kupę przestrzeni, zagrał prostopadłą piłkę, tam wpada napastnik oddaje strzał, bramkarz to broni, wybijają to obrońcy ja dopadam do tego i pakuję to do sieci. Bardzo fajnie, że się debiucie udało uhonorować bramką, że znaleźć się w odpowiednim czasie w odpowiednim miejscu, no i wykorzystać to dobrze. Wiadomo, to jest taka bramka, którą trzeba było wykorzystać, trzeba było strzelić. Ale zawsze to jest, wiecie, boost do pewności siebie i mam nadzieję, że w takich sytuacjach będę się znajdował częściej. Mecz jeszcze nadal trwał. Piła zagrana do naszej lewej strony. E, tam ruszył nasz pomocnik znowu na wolną przestrzeń. E, wszedł pojedynek 1 na jeden i tam znowu ja się czyhałem na przedpolu, ale tym razem ten pojedynek z obrońcą przegrał. Obrońca wybił tę piłkę na drożne. Tutaj znowu mieliśmy piłkę z lewej strony, znowu piłka zablokowana przez obrońców, ale udaje nam się ją od razu odzyskać. E, wycofana piłka. Piła zagrana na obieg do wahadła. Ten zagrywa wzdłuż bramki. Znowu obrońcy to próbują wybić i tym razem wypchnięci na rzut rożny. E, tym razem zagraliśmy znowu króciutko. Piła zagrana do mnie. Byłem presowany, więc tym razem zagrałem do stopera. Mogliśmy przegrać sobie stronę, znowu szukać przestrzeni, znowu szanować tą piłę, Podprowadził to nasz stopper, miał kupę miejsca, więc oddał strzał z kłopotami. Tam ramkarz wypluwa to do boku. Znowu to przejmujemy, fajnie reagujemy na tą odbitą piłkę i utrzymujemy się przy niej. Znowu piłka tutaj zagrana do pomocnika. Ten mi zgrywa ściana. Ja od razu odgrywam, od razu próbujemy zmienić ściana. Niedokładne to zagranie, ale bardzo fajna próba. Pograliśmy to szybko, próbowaliśmy zmienić stronę i gramy dalej. Piła znowu zagrana do środka, znowu zmieniamy stronę. No, i naprawdę no, mieliśmy tą cierpliwość. Tutaj piła zagrana do mnie, podchodził do mnie pomocnik, więc zagrałem do wahadła. Poszedłem na obieg, ale ten sobie zszedł do środka, zrobiło się tam miejsce. Znowu do środeczka, znowu piła do mnie, znowu miałem trochę miejsca. Poszło do środkowania tam, nasz napastnik nogą próbował, ale przejęło to wahadło. Ten wchodzi w pojedynek, oddaje strzał, ale ten został zablokowany. Jeszcze sobie gramy, piła na drugą stronę, do prawego wahadła. Kawa sobie tam podprowadził, poszło do środkowanie. Wzdłuż bramki bardzo fajna piła i drugi pomocnik, Oscar, który razem ze mną wszedł na boisko, również strzela bramkę na 4 do 0. Więc fajnie, że taki sygnał daliśmy. Tutaj przeciwnicy strzeli z kontratakiem, więc próbowałem trochę sił, których miałem wykorzystać do obrony. Wróciłem tutaj za pomocnikiem, który zbiegał na wolną przestrzeń. E, ten, który miał piłkę od dostrzału, ale kompletnie niecelny na nasze szczęście. E, tutaj mieliśmy piłkę z autu z kłopotami, ale pograliśmy sobie. Piła odbija się w środku, udało mi się wyprzedzić tam pomocnika. Zgrać to do stopera, który mógł też tę piłkę wprowadzić. Zostałem za niego. Ten zagrał do boku do wahadła. Wahadło zagrywa wzdłuż bramki do pomocnika, ten ma tam miejsce gdzieś, tam piła pod nogą, została zablokowany również. I znowu piła tutaj przerzucona do naszego wahadła. A ja zszedłem mu krótko do gry. Za moimi plecami zrobiło się miejsce, więc tam napastnik zbiegł poszedł w pojedynek jeden na jeden, ale obrońca go wyblokował, złapał to bramkarz. I tak się skończył ten mecz. Wygrywamy 4 do 0 w meczu u siebie, udało się też strzelić brameczkę, więc naprawdę fajne momenty. Mam nadzieję, że będzie ich więcej. No i co? Ja sobie trenuję, gram. Jak będę dostawał szansę, to bardzo fajnie. Nie napalam się, robię swoje, chcę mieć frajdę z całego tego procesu. Nie stracę na tym, bo zawsze będę sobie mógł pograć w A-Klasie. Też liga rusza w tym tygodniu, więc tych zagrań pewnie będzie więcej. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się już za parę dni w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć!